kolejny Dzień Rewolucji w Białorusi. Poprzednie dni były do pewnego stopnia obiecujące, pogodniejsze. Teraz Łukaszenko wrócił do zapowiedzi represji, Omon wrócił na ulicę. To jednak powołana została Rada Prześciekanowska, Wśród której są takie postacie jak nobliska Aleksejewicz i inne prominentne postacie życia Białorusi kulturalnego i do pewnego stopnia politycznego, i z pewnością ta rada będzie trwała. Być może niektóre osoby będą represjonowane, to jednak powstała nowa sytuacja. Opozycja białoruska. Składające się z, głównie z weteranów lat y, 91-94, y, w zasadzie y, słaba i nie mająca wielkiego echa w społeczeństwie, może zostać bardzo poważnie rozszerzona, właściwie zyskać y, nowe twarze. To stwarza y, nową sytuację której Łukaszence nie będzie tak łatwo przezwyciężyć. Ponadto Europa, Unia Europejska wyraźnie powiedziała, że nie uznaje tych wyborów, że Łukaszenkę spotkają sankcje, a jednocześnie będzie się pomagać Białorusi i jego społeczeństwu. Czy ta sytuacja to już jest interwencja rosyjska? Ponieważ. Słowo interwencja jest zmistyfikowane. Rosjanie nie muszą wjeżdżać czołgami na Białoruś. Oni już tam są, są w armii, a być może zielone ludziki z mikrofonami już zasiedliły siedzibę telewizji białoruskiej. I tym niemniej jednak sytuacja, w której zarówno Zachód, Jaki przede wszystkim społeczeństwo białoruskie odbierze, że y, Łukaszenko zachowuje swoją władzę przede wszystkim i dzięki Moskwie i Putinowi, to będzie miało poważne konsekwencje. Będzie miało ważno, poważne konsekwencje dla procesu wewnątrz społeczeństwa białoruskiego, y, które jest obecnie jak gdyby nawet do pewnego stopnia przyjazne Rosji. Tam nie ma. Tych nastrojów, jakie były w Ukrainie czy, czy powszechnie są w Polsce. Traktowanie Rosji z takim ogromnym dystansem jako zagrożenie. Ale i to się może oczywiście zmieniać. Dyktator rządzi, jest dalej, ponieważ Putin go popiera. To musi dawać efekty psychologiczne. Ale poważniejszy jeszcze problem, to jest, jest są dla Łukaszenki pieniądze. Zapaść gospodarcza Białorusi, która w tej chwili zaczyna być coraz bardziej widoczna i oczywiście będzie się pogłębiała, to są ogromne pieniądze, które Rosja musi zainwestować. Zainwestować o to, żeby w ogóle ta sytuacja tam no, nie, z, nie zmieniła się w anarchię, ale tego typu anarchię, która przede wszystkim będzie uderzać w samą Rosję. No, i to jest dla e, Putina problem, to podkreślają komentatorzy, e, komentatorzy rosyjscy. E, w związku z czym, co możemy powiedzieć? Czy te demonstracje się, utrzyma, demonstracje się utrzymają? Trudno powiedzieć. Dzisiejsza. Dzisiejszy dzień to znowuż powrót jest do partyzantki demonstracyjnej, jeżeli się tak można wyrazić. Ludzie się zbierają i uciekają, gdy brzy nadchodzi OMON, ale już jest ta rada. Na pewno rozstrzygnięcie nie zapadnie szybko. Być może rewolucja białoruska to będzie przez dłuższy czas taki polityczny pad, i będziemy to śledzić. I śledzić to trzeba z uwagą, bo ludzie tam walczą o wolność i ma to również bardzo duże znaczenie dla Polski.